Dzień dobry, dzień dobry. Zanim rozpocznę pokazywanie wam raportów fiskalnych dobowych, chciałbym zaprosić Was na jutrzejszego live'a, który odbędzie się o 21.00. Tradycyjnie rozmowy, tradycyjnie spotkanie biznesowe. O tak, czyli o biznesie, o imporcie, coś poszukamy sobie, poanalizujemy i chciałbym. Tak, testowo, żeby ten live miał godzinę. Czyli od 21 do 22. Jeżeli formuła się sprawdzi, no to myślę, że 3-4 razy w tygodniu nawet będę odpalał, żeby zawsze każdy z Was mógł sobie tam wpaść, coś pogadać, o coś dopytać. No, myślę, że fajne będzie spędzanie czasu takie 4-5 godzinek w tygodniu na takich spotkaniach. No, mówię, myślę, że coś fajnego się urodzi. O tak, bo już się kilka fajnych pomysłów e, urodziło na takich liveach, dlatego będę Was zapraszał, ponieważ im więcej mózgów przedsiębiorczych, o tak tym lepiej. I raport fiskalny dobowy, sprzedaż 0,9, udało się wysłać 76 przesyłek, co wygenerowało 2083 zł przychodów. Przekroczone 2000, najważniejsze. Kurczę, z 2-3 miesiące temu cieszyłem się, jak 1000 zł było przekraczane, a teraz już 2000 zł to taka norma. Ale wiadomo, jest sprzedaż przedświąteczna, no to praktycznie wszystkie statystyki poszły w łeb, no bo można powiedzieć, że ten miesiąc jest wykluczony ze statystyk, o tak, bo, no, no bo nie ma sensu tego e, analizować. Ciekawe, jak będzie w styczniu, w lutym. Jestem bardzo tego ciekawy i powiem Wam szczerze, że się troszeczkę tego boję. No, bo zainwestowałem sporo w towar, teraz będę inwestował jeszcze w magazyn. Dodatkowo jeszcze chcę otworzyć na początku roku spółkę, chcę sklep internetowy. No, masakra. Mam tyle planów i pomysłów, a może się okazać, że wszystko pójdzie w łeb, ponieważ. No, ponieważ sprzedaż spadnie, także obawiam się tego. Możecie wyrazić swoją opinię na ten temat, co wy o tym myślicie. Czy ten kryzys da nam popalić, czy nie da? No, mówię, ciekawy jest. Tutaj już mówiłem: 2476 i 94 przesyłki. W tym raporcie fiskalnym to 10 jest. 10 to dzień wypłat, także po wypłatach, jak zwykle, przychody dużo większe, bo tutaj już widzicie, w piątek udało się zapakować 112 przesyłek. Co wygenerowało 3526 zł przychodu. Co prawda, już o 14 były w piątek pakowane paczki z piątkowej sprzedaży, no dlatego też statystyka jest tutaj troszeczkę zachwiana. No ale jak na piątek, to tak czy siak pięknie. Dodatkowo wystawiam jeszcze bardzo dużo faktur. Tak myślę sobie, że z 5 dziennie dużo osób ostatnio bierze z fakturami VAT. Także ich tutaj one tutaj nie są doliczone one będą doliczone na koniec miesiąca. Aktualny przychód to 267 229 zł. I temat dzisiejszego odcinka Infact drożeje. To znaczy to nie jest temat, tylko do tego nawiązuję, ponieważ kilku z Was mi już pisało, że tam księgowość podnosi, podnosi ceny i moja księgowa też się dzisiaj do mnie odezwała, jako że polecam Wam Infact, żebyście się rejestrowali. Jeżeli zmieniacie księgowość, no to tak jak mówię w opisie, tutaj macie link polecający. Ja tam coś skorzystam i Wy chyba też macie jakąś korzyść w związku z tym naprawdę jestem zadowolony z prowadzonej księgowości i z całej obsługi, i z tego wszystkiego, że wszystko jest tak praktycznie pod ręką. No ale dzisiaj złe wieści doszły, bo akurat jechałem do pracy, telefon odebrałem, że od przyszłego roku 200 zł drożej. A dlaczego 200 zł drożej? No bo doszły te kody SKU, czy jak one się tam nazywają. Dodatkowo księgowość ma teraz dużo więcej obowiązków dotyczących faktur. Muszą tak jakby weryfikować to krzyżowo. No wiecie, coraz więcej obowiązków jest, bo rząd sobie stwierdził, że po co oni mają robić kontrolę? Jak te kontrole mogą robić takie jakby od razu księgowi, poprzez jakiś tam program taki księgowy że od razu widać wszystkie firmy wydmuszki i wszystko, wszystko z jednej strony to jest fajnie, no bo nie ma tych y, osób, które tam jakoś oszukiwały na tym bacie, no i jest to uszczelnione mnie to tak naprawdę zadowala no ale moi księgowi przez to mają dużo, dużo więcej pracy no i podnoszą ceny, czyli oczywiście na koniec końców my przedsiębiorcy dostaniemy po dupie, no bo będziemy mieli większą fakturę, a tak naprawdę koniec końców dostaną klienci, no bo Ceny trzeba podnieść, jako że koszty są coraz wyższe, no to koniec końców rząd obciążył wszystkich ludzi, można powiedzieć, no, tymi kontrolami. Rząd za nie nic nie płaci, tylko płacą za nie wszyscy inni. Tak uważam, no i mówię. I cena podeszła, chyba mam tam teraz, nie wiem, 350 zł rozliczenie. No mam tam jeszcze kilka tak jakby innych usług. księgowych mi dodatkowych rozliczają, dlatego moja księgowość nie będę Wam tutaj mówił ile dokładnie kosztuje, no bo to jest co miesiąc jest praktycznie inaczej. Ale no mówię najważniejsze, że mam wszystko pod ręką i wszystko widzę. Lubię wszystko widzieć i lubię wszystko takie jakby sobie zweryfikować, czy jest tak jak być powinno. No to tyle. No to Wam mówię, że drożeje. Dajcie znać jak u Was drożeje, czy księgowi stacjonarni też w jakiś sposób drożeją. No bo jestem ciekawy jak to wygląda w całym rynku. Czy to tylko u mnie podrożało. Szybki temat kampanii Allegro Ads. Jak widzicie, moje kampanie reklamowe teraz już chyba 20 dni minęło, odkąd uruchomiłem odsłony. O, odkąd nie uruchomiłem, tylko odkąd rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy. Odsłony 200, 376 tysięcy, 4700 kliknięć i pochłonęła mnie cała kampania reklamowa aktualnie 1500 zł i mam około 7000 zł przychodu. Także, no super, działa. No, temat działa. Widzicie, jednak ludzie klikają w te y, takie kampanie reklamowe. Ja nigdy nie klikam, ja to zawsze omijam. Nie wiem, czemu ludzie tego używają, no ale jak widzicie, używają. I kilka komentarzy do komentarzy. Cześć, oglądam i nigdy nic wspólnego z handlem nie miałem. Jak ktoś w stanie, y, Jest ktoś w stanie powiedzieć mi, ile aukcji na początek wystawić, żeby zacząć handel na Allegro? Wiem, że im więcej, tym lepiej, ale jest jakieś minimum, żeby to w ogóle szło. Moje zdanie na ten temat jest takie, że na początku jest zawsze ciężko, no bo, ponieważ nie będziesz miał Allegro Smart, i to jest zawsze duży problem. Dodatkowo nie masz punktacji, bo nie masz sprzedaży. Także tą pierwszą sprzedaż zawsze trzeba w jakiś sposób nagonić, i moim zdaniem, powinno się dodać wiele aukcji, na przykład 50 aukcji po 3 produkty, żeby ci, ci klienci już do ciebie od razu w jakiś sposób trafiali i żeby mogli sobie zrobić tak, żeby Uzbierać ten koszyk, i wtedy najlepiej wprowadzić dostawę od 40 zł za darmo. No i mówię, i wtedy klienci, jak przyjdą do ciebie, to nawet jak nie będziesz miał smarta, to sobie ten koszyk jakiś tam zakupowy uzbierają, żeby te pierwsze opinie, te pierwsze punkty po pozyskać tam w sprzedaży, żeby Allegro widziało, jak szybko pakujesz, jak szybko wysyłasz, żeby mogli po prostu twoje konto ocenić. No bo na początku jesteś tym, e, który jest na samym dole, aczkolwiek masz tam jakiś e, Promowanie produktów darmowe, podejrzewam, tam się coś pojawia, jakieś wyróżnienia, także jakoś można to ruszyć, jak się ma dobry produkt, ale moje zdanie jest takie, że mieć 100, nawet 200 produktów po 3 sztuki, żeby zobaczyć, jak to idzie, a potem sobie po malutku domawiać. Można się umówić z jakąś hurtownią, że hurtownia będzie wam tam wysyłała produkty, wystawiała fakturę jeden raz w miesiącu na przykład. No i na początek sobie tak spróbować z niewielkim budżetem. Takie moje zdanie. Ja bym tak to zrobił na dzień dzisiejszy. Poruszałem w ostatnim odcinku temat Salda Allegro, zbierałem pieniądze. Niestety nie, nie udało mi się uzbierać, to znaczy udałoby mi się uzbierać, ale napisaliście mi wiele komentarzy dotyczących Salda Allegro. Tak jak tutaj widzicie, można płacić do końca miesiąca bez żadnych konsekwencji, sprawdzone i wiele dużych graczy tak robi. Napisało mi kilka osób, postanowiłem to zweryfikować i dam znać, jak poszło. Nie zapłaciłem faktury tej Allegro, tej 17 tysięcy złotych. Pieniądze wydałem na produkty z polskich sklepów, jeszcze, żeby troszeczkę asortyment, asortyment mieć może większy przed świętami. Myślę, że teraz zainwestowałem. Szybko postaram się pieniądze odzyskać i wtedy to Saldo Allegro zapłacić do końca roku. Także dziękuję za informację. Skorzystam. Pierwszy raz korzystam, zawsze płaciłem w terminie. Jak sprowadzasz towar? Czy dobra jakość jest wysłana Jeś, Jesteś w stanie sprawdzić Nie mając w Chinach nikogo Jeżeli nie jesteś pewien Jakiegoś produktu No to możesz zamówić próbki Próbki zazwyczaj U sprzedawców na Alibabie Kosztują około 20-30 dolarów No to to jest około 120 zł Kosztują próbki Jednak to koniec końców nie są takie duże pieniądze No bo jednak towar lepiej sprawdzić I... Mówię, za te 100 zł wydać i sprawdzić produkt, co rzeczywiście sprowadzasz. Jeżeli również, jeżeli jakość nie sprawdzisz tego produktu i zamówisz, jakość nie będzie Cię zadowolała, bo ewidentnie stwierdzisz, na przykład, że odchodzi lakier, albo że coś jest uszkodzone, albo że coś jest z y, tworzywa jakiegoś takiego lipnego, no to możesz wystąpić do sprzedawcy o zwrot pieniędzy. Y, zazwyczaj, jak się kupuje, to tam jest, sprzedawca musi mieć takie oznaczenie, że no, że jest tam bezpiecznym sprzedawcą. Czyli to jest na takiej zasadzie, że ty wpłacasz pieniądze, powiedzmy 5 tysięcy złotych, Alibaba przetrzymuje te pieniądze, czyli trzyma te 5 tysięcy złotych, do ciebie dochodzi towar od Chińczyka i ty potwierdzasz. Czyli piszesz, towar jest, tam zatwierdzasz, że towar jest ok, i wtedy dopiero Chińczyk dostaje te 5 tysięcy złotych twoje. Jeżeli ty występujesz z jakąś tam, nie wiem jak to się nazywa, skargę, nie skargę, Dyskusję. O, wstrzymasz taką, jakby dyskusję, że nie jesteś zadowolony z produktu, pokazujesz zdjęcia i to wszystko. No to Alibaba może tobie w jakimś stopniu zrefundować to wszystko. Tak. Tak to mniej więcej wygląda. No ale mówię, no lepiej, jak nie jesteś pewny, to sprawdzić produkt albo zamówić na początek mniej, żeby w razie czego strata nie była aż tak boląca. Ja też mam kilka produktów odłożonych na kupce, które tam lakier, które spuchły w jakiś sposób. No, i po prostu nie nadają się. No, ale o te 100 czy 200 zł nie będę się tam z Chińczykiem kłócił, po prostu towar był ak akurat jakiś lipny. No i, no i trudno. Czasami się wykłócam, czasami po prostu nie mam na to siły. Wspomniałem też w ostatnim odcinku y, o Walentynkach, że już czas coś sprowadzić, i tutaj mam takie y, zapytanie. Myślisz, że zamówienie misiu wzróż na Walentynki to dobry pomysł? Biznes, pozdrawiam. Wiem, że wiele takich firm już jest. Trzeba by to dokładnie zweryfikować, aczkolwiek myślę, że ten produkt już jest oklepany z tego względu, że reklamy pojawiają się na Facebooku, sprzedają to na live'ach, jakieś tam, no sporo tego już jest. I mi się wydaje nawet, że ktoś to produkuje w Polsce i jakieś duże kampanie reklamowe robi, no chyba żeby to się udało jakoś tam sprowadzić dużo, dużo taniej. Musiałbyś to przeanalizować, aczkolwiek myślę, że był to jakiś czas temu hit. A teraz już to hitem nie jest i, i, i nie zarobisz na tym za dużo. Tym bardziej, że jeżeli chciałbyś to sprowadzić z Chin, no to nie mógłbyś tego samolotem, tylko musiałbyś to sprowadzać promem lub też pociągiem. A nie wiem, czy się do walentynek wyrobisz. No dwa miesiące jeszcze, chociaż święta, no nie wiadomo. Ciężko powiedzieć, czy się wyrobisz, czy się nie wyrobisz. I tutaj chciałbym jeszcze poruszyć... Pewną konwersację, która powstała na kanale. Na początku chciałem odpowiedzieć tylko na tą pierwszą wiadomość, ale widzę, że chłopacy panowie o tak tutaj się fajnie rozgadali w wiadomościach, dlatego chciałbym się dołączyć oficjalnie. Może w ten sposób. Cześć. Słyszałem ostatnio o sytuacji związanej z kontrolą celną po kilku latach. Nałożyli karę milion złotych, bo Chińczyk miał dopłaty do eksportu i zawyżał faktury, a importer wskazywał faktury na prawidłową wartość. Celnicy stwierdzili, że importer zaniża, by nie płacić podatków. Jak się do tego ewentualnych kontroli odnosisz? Co do asortymentu, który sprzedajesz, chyba tak dużych obostrzeń i problemów nie ma. Certyfikatów brak jedynie, to skład chemiczny do podważenia. Mógłbyś coś na ten temat powiedzieć? I chciałbym powiedzieć, i często o tym mówię i piszę do Was, no bo często wysyłacie mi właśnie produkty produkty i bardzo często odpowiadam podobnie i bardzo często mówię też o tym na live'ach i myślę, że też właśnie jakiś odcinek o tym nagram, chociaż chyba już nagrywałem już tyle tych odcinków było, że dobra, nieważne e, więc tak, ja zawsze żądam od Chińczyka, żeby wystawiał mi fakturę na taką kwotę, jaką przelałem, czyli jak ja przelewam Chińczykowi 1000 dolarów no to on mi ma na 1000 dolarów wystawić fakturę i to jest najważniejsze dla mnie. Faktura musi się zawsze zgadzać z tym, co mi Chińczyk. Z tym, co ja zapłaciłem, taka sama musi być faktura. Bardzo tego pilnuję. Mam też segregator, w którym dopinam sobie zamówienie, przelew, tam numer listu przewozowego odprawę celną. I mam taki komplet dokumentów i na samym początku mam napisałem numer listu przewozowego, czyli jak przyjdzie do mnie jakakolwiek kontrola, no to mam. Daję im segregatory ze wszystkimi moimi przesyłkami z Chin. W każdej przesyłce mam opłacony cło, w każdej przesyłce mam opłacony VAT, wszystko zgadza się faktura z przelewem. No kurczę, no myślę, że już się nie ma do czego doczepić, no bo... no bo nie ma się do czego doczepić. Staram się sprowadzać towar bez certyfikatów i bez tego wszystkiego, bez różnych takich zagrożeń. Staram się, żeby były jak najmniejsze. Na przykład nie sprowadzam rzeczy, które wkłada się do gniazdka, żeby tam nikomu nie spaliło chaty. No bo jako że jestem importerem, no to tak ja wprowadzam produkt na rynek, no to ja za niego odpowiadam, można tak powiedzieć. Staram się nie sprowadzać produktów dla dzieci, no żeby dziecko nie połknęło tych produktów w żaden sposób. Staram się sprowadzać jakichś tam produktów, jakiś, tak jak ostatnio był hit na kulki od papierosów. Żeście się na to rzucili, pisaliście do mnie mnóstwo wiadomości, no bo wycofali te papierosy mentolowe. No i w Chinach pojawiły się takie kuleczki, które się wsadzają do filtra. No i wyobraźcie sobie sytuację, w której ty wy to sprowadzacie, tak naprawdę dokładnie nie wiecie, co tam jest. Nawet jak macie jakieś tam certyfikaty i inne pierdoły, musielibyście to sami zbadać. No po prostu nie jesteście w stanie tego zrobić, a klienci wdychają te wasze kuleczki do płuc. I wyobraźcie sobie, że nagle ludzie by zaczęli masowo chorować na raka, masowo umierać, i firmy, które zajmują się odszkodowaniami, by chciały od Was pieniądze. No to idziecie z torbami, no bo to jest bardzo łatwo do, do udowodnienia, że Wy, Wasz produkt, no nie wiem, zniszczył ludziom zdrowie, Wasz produkt spalił ludziom dom, Wasz produkt zamordował jakieś dziecko, które połknęło jakiś produkt albo jakieś kremy, albo jakieś inne takie pierdoły. Nie bawię się w to, nie bawię się. Staram się to wszystko omijać szerokim łukiem. Tym bardziej, że mam teraz jednoosobową działalność gospodarczą i od nowego roku już mam praktycznie wszystko dograne, tylko czekam, puknąłem w mikrofon. Tylko dogr... czekam tylko na jeszcze kilka tematów, aż się zamknie i od nowego roku będę na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z tego względu, że w razie czego jak coś mi się, coś się wydarzy coś pominę, czegoś nie dopilnuję i dostałbym taką karę milion złotych, no to wtedy moja spółka oberwie, a nie moja jednoosobowa działalność gospodarcza no bo jak wiecie, jednoosobowa działalność gospodarcza odpowiadacie za swoje błędy całym swoim majątkiem czyli jeżeli macie dom odpowiadacie, jeżeli macie samochody odpowiadacie, jeżeli macie mieszkanie na wynajem to wszystko odpowiadacie. Czyli na przykład w wypadku, którym mówisz, w przypadku, o którym opowiadasz, ten milion złotych zostałby z Ciebie ściągnięty w ten sposób, że zabraliby ci dom, zabraliby ci praktycznie wszystko. A w spółce ogranicza się tylko to do całego do majątku spółki. Jeżeli spółka ma majątek, to zostanie. Po prostu spółka. Zamykacie spółkę, otwieracie nową spółkę. No oczywiście nie jest to takie łatwe, mówię to tak ogólnikowo, no ale spółka jednak jest dużo, dużo. Wygodniejsza. Trochę jest droższa w prowadzeniu, no ale myślę, że bezpieczeństwo jest tego warte. Z tego co słyszałem, to w piątym roku są kontrole. To się zgodzę, ponieważ teraz już nie ma chyba celnicy, tylko urząd celno-skarbowy jest. Czyli kontrole są przez urzędy skarbowe, celno-skarbowe przeprowadzane i ja również miałem już kontrolę. I zazwyczaj to są kontrole. W 2018 roku kontrola 2013 i 2014, czyli sprzed pięciu lat. To co się działo, trzeba było wszystko tam wyjaśniać. No i podejrzewam, że też do mnie przyjdą właśnie w związku z importem za kilka lat. No, ale jestem na to przygotowany, jestem tego świadomy, że te kontrole będą, dlatego staram się, żeby wszystko było na dopięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, że niedługo sobie kogoś... Aha, tutaj jest co? U nas w firmie wzięli się po dwóch latach za sprawdzanie przesyłek, teraz każdą sprawdzają. Mam nadzieję, że niedługo sobie kogoś innego, bo kontrole są długie, zazwyczaj ponad miesiąc w plecy. Chyba piszesz o tym importerze od zabawek z Krakowa, co milion zapłacił i tak za mało było. Aha. A co tam kontrolują w tych paczkach? W sensie paczki, że co kontrolują? Paweł, daj znać tak trochę więcej o tym. Możesz mi maila jakiegoś tam napisać, bo Uwielbiam tematy kontroli. Zawsze, zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Dokładnie tak, dotyczy to importerów, którzy wprowadzają produkt do Unii, nie tych, co na przykład zlecają. Aha, to nieważne. Nie rozumiem, zlecałem import. Jeżeli jesteś importerem, to te przepisy cię nie obowiązują. Jeżeli towar kupujesz od importera, to nic się nie obchodzi, bo masz fakturę. No tak, no to odpowiada firma, która to sprowadziła. Importer odpowiada za wszystko tak, jakby był producentem. Był tu na kanale przykład kulek magnetycznych. Z tego co wiem, zginęło od, tyba, od tego chyba troje dzieci w Europie, ale pewny nie jestem. Jeżeli nie było dokumentacji, to osoby, które to wprowadziły, mają ciepło. Dokładnie. Też o tym, też o tym mówię. No bo to jednak produkt jest dla dzieci, ludzie kupują na zabawki. No ale wiecie, można by ten produkt jakoś to ominąć, no bo można by, że to jest dla dorosłych, że nie w opisie napisać, że to nie dla dzieci. No można by się jakoś tam starać, no aczkolwiek tak czy siak nigdy nie wiadomo. Naprawdę trzeba uważać, co się robi, mieć dokumentację, certyfikaty itp. Aby później móc się bronić. Jestem początkującym importerem, naprawdę trzeba uważać. Dobra. Yy, jesteś na jednoosobowej działalności czy spółce kapitałowej. Jednoosobowa działalność, ale będziemy przechodzić na spółkę. To tak jak ja. Także jesteśmy w temacie razem. Ostatnio się orientowałem, czy jest możliwość przepisania konta z, z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę i nie ma. Właśnie się zastanawiam, jak autor powyżej to zamierza rozwiązać. Czyli to ja. Jestem tym autorem powyżej już ci mówię, pomogą mi w tym ludzie z infaktu, i to jest na takiej zasadzie, że sprzedajesz chyba tą część działalności gospodarczej, tak jakby sprzedajesz ją po prostu spółce. Czyli Twojej spółce. No, można to w jakiś sposób przepisać. Ja z jednoosobowej działalności gospodarczej nie będę rezygnował, nadal będę ją prowadził, nadal będę opłacał sobie ZUS, tylko że praktycznie nie będę w tej jednoosobowej działalności gospodarczej nic robił, można powiedzieć, tylko będę sobie płacił ZUS. No i ewentualnie jakieś tam przychody z jakichś takich pewnych źródeł, które w żaden sposób y, nie obciążają mojego majątku, o tak. Marcin, w sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i, a sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i po sprawie. Dokładnie tak jak Mark, Kamil tutaj mówi. Albo tutaj jeszcze Kamil się dołączył, to trzy osoby. No właśnie, no można to spokojnie przepisać, mówię, najlepiej zapytaj na czacie Infaktu, to oni tam Ci podpowiedzą, co trzeba robić. Dzwoni do Ciebie kobieta i jak zakładasz przez Infakt, to Infakt Ci całą spółkę zakłada, oni wszystko ogarniają, tylko musisz tam prze przez, u nich być chyba w księgowości przez pół roku, czy ileś tam, no mówię, ja to zrobię na zasadzie, że zrobią to osoby, które to potrafią zrobić, no tak, żeby było, ale się rozgadałem dzisiaj. Dobra, to uciekam. Jutro Was zapraszam na tego live'a o 21.00. Myślę, że już teraz na bieżąco jakieś odcinki będę znowu wrzucał, ponieważ mówię, teraz było wariactwo związane z pakowaniem i z tym wszystkim. Oczywiście nadal jest, no ale już mam wszystko poukładane. Już teraz tylko pakowanie, wysyłanie i, no, i czekanie na nowy rok.